wniosek o areszt dla działacza strajku kobiet. Strajk kobiet, wspierający protesty Wojciech B. usłyszał zarzuty. Warszawska prokuratura wniosła o areszt dla Wojciecha B., związanego ze strajkiem kobiet. 29 stycznia podczas protestów w Warszawie miał on najechać busem na zabezpieczających zgromadzenie funkcjonariuszy policji i grozić imienia. Wojtek został przesłuchany, ma postawione zarzuty. Czekamy na informację o posiedzeniu aresztowym. Sąd ma 24 godziny na rozpatrzenie wniosku o areszt. Prawdopodobnie odbędzie się ono jeszcze dziś. Kolejne informacje podamy nie wcześniej niż o 13.30, nie później niż o 16.00, napisał na Twitterze strajk kobiet. Informację potwierdził prokurator Marek Skrzetuski, zastępca rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie. Dzisiaj w prokuraturze rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ w Warszawie, po zatrzymaniu i doprowadzeniu przez policję, odbyły się czynności procesowe z udziałem podejrzanego Wojciecha B. W ich toku prokurator przedstawił mu zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz kierowania w stosunku do nich gróźb spowodowania uszczerbku na zdrowiu, w celu zmuszenia policjantów do zaniechania wykonywanych przez nich prawnych czynności służbowych, podał Wojciech B. Złożył wyjaśnienia prokurator. Skrzetuski poinformował, że przedstawione Wojciechowi B. zarzuty dotyczą zdarzenia z 29 stycznia 2021 rok, które miało miejsce w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej. W trakcie zabezpieczania przez funkcjonariuszy policji odbywającego się w tym miejscu zgromadzenia, kierujący busem marki Volkswagen miał zjechać na chodnik i kontynuować jazdę, najeżdżając na interweniujących funkcjonariuszy policji, przekazał prokurator. Wojciech B. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, których treść objęta jest tajemnicą śledztwa. W związku z wyrażoną przez prokuratora obawą ucieczki lub ukrywania się przez podejrzanego, a także obawą matactwa i próbą ewentualnego wpływania na treść zeznań świadków oraz zagrożeniem surową karą do lat 10 więzienia, prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.